Wojciech Straszyński w TVS24. Człowiek, którego ciężko jest przedstawić, bo nie wiadomo z jakiego pudełka wyskoczy. A to aktor, a to reżyser, a to dziennikarz, a to dyrektor, a to biznesmen, piosenkarz. No, Wojtek, co teraz? Myślałem, że będziesz kontynuował dalej. Co teraz? No, mogę. Nie wystarczy, dzień dobry. Co teraz? Teraz padł pomysł taki w Augustowie pod hasłem Teatr Piosenki. Zamierzam stworzyć grupę teatralną, która będzie śpiewała piosenki. Tak to najprościej można wytłumaczyć. Żeby było ciekawiej, to zauważyłem, będąc w Augustowie już 4 lata po zatoczeniu koła w kraju, że sporo ludzi jest i młodych, i starszych, którzy śpiewają. Począwszy ode mnie, poprzez zespół Akuku, malutki bardzo, poprzez Trylaski Folk Group i do chórów, które są w Augustowie, zresztą w moim rodzinnym mieście. Padło hasło też, że może byśmy zrobili teatr. Próbowaliśmy robić teatr czytany z Markiem Cichuckim i z... Prawdziwy teatr. Tak, no, na miastkę prawdziwego teatru. I z Darkiem Sosińskim. Czytaliśmy kilka już sztuk, natomiast to była takie preludium przed tym teatrem, który miał być w Augustowie stworzony. Amatorsko-zawodowy, może w ten sposób. Doszliśmy do wniosku, że jednak to nie w tym kierunku, ponieważ tak naprawdę w Augustowie nie ma sali, żeby zrobić teatr prawdziwy. Tak. I zaglądając bardzo głęboko w swoją wyobraźnię i w swoje emocje teatralne, doszedłem do wniosku, że skoro potrafię śpiewać, a doświadczenie mam duże w tym kierunku i na scenie, to może zrobimy teatr piosenki. Tak to nazywamy, teatr piosenki. I rozpoczynamy już pod koniec października, ale najważniejsze jest to, że chcemy w tym teatrze, do tego teatru zaprosić młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Nie tylko z Augustowa, oczywiście myślę, że w tym regionie jest sporo ludzi, którzy taką formą, nową zupełnie formą, bo tak dygresja mała, obserwując kraj, a propos teatru, nie słyszałem takiej nazwy nigdy jeszcze, nigdzie, teatr piosenki. No jest teatr, ludzie śpiewają piosenki, ale... Po prostu, ale teatr piosenki, tak, nikt tego nie łączy, no więc postanowiłem to połączyć. Więc zapraszam tych ludzi z Augustowa i z okolic na tak zwane, w cudzysłowie, troszkę przesłuchania, bo będziemy... A to teraz, już wiem, teraz ty jesteś łowca talentów. Tak, 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 tak można to nazwać, jestem teraz łowca talentów i te talenty wyłowimy razem z Grzesiem Bogdanem 13 października o godzinie 16 w Domu Kultury w Augustowie na rynku Zygmunta Augusta. Prosta sprawa, jeśli byś chciał, to zapraszam, trzeba zaśpiewać jedną piosenkę, może być z podkładem lub bez podkładu muzycznego, do mikrofonu lub bez mikrofonu. Mogę własną jakąś zaśpiewać? Oczywiście, jak najbardziej. I trzeba będzie powiedzieć, zinterpretować tekst, dowolny tekst wybrany, wiersz, fragment prozy, można czytać z kartki, więc... Tak, Litwo, ojczyzna moja na przykład. Oczywiście, jak najbardziej. Spróbujemy w tym momencie na tak zwanych przesłuchaniach, w cudzysłowie oczywiście mówię, wyłowić te talenty i zacząć pracować nad teatrem piosenki. Warunki w Domu Kultury w Augustowie na taki teatr piosenki są idealne, są bardzo fajne. Jest kameralna sala, są instrumenty, jest nagłośnienie, są światełka. Myślę, że premiera pierwsza prawdopodobnie gdzieś w grudniu już. Tak szybko? Tak, 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 bo już pomysłów mam kilka, więc teraz kwestia, żeby rozłożyć je w czasie i jak realizować. No i znaleźć te talenty jeszcze. I znaleźć te talenty. Ja mam nadzieję, zachęcam bardzo gorąco nie tylko ludzi z Augustowa, ale również z okolicy Suwałk, także żebyście przyjechali czy przyszli do augustowskich placówek kultury na rynku Zygmunta Augusta 13 października, o godzinie 16. Po tym przesłuchaniu, po tym jak wyłowimy te talenty, zapraszam na nasz recital, Noc Szarlatanów. To będzie taka namiastka tego teatru piosenki, które zrobimy z Grzesiem Bogdanem. Zresztą nasz recital, który robiliśmy parę ładnych lat temu, to są piosenki Kofty, to są piosenki Gałczyńskiego i to są piosenki, też będą piosenki Zbyszka Gniedziejki z naszej ostatniej płyty, z naszej ostatniej płyty Bez Obrazki. Dobra, 13 października. Tak. O której? O 16 są przesłuchania, o 19 jest koncert. No, mam nadzieję, że będą tłumy. Ja również taką mam nadzieję. No nie tylko na koncercie, ale na przesłuchaniach. Nie, no koncert tam to już nieważne w tym momencie, jak mocno jest. Na tym koncercie może być mniej widzów. Wstęp jest chyba bezpłatny czy wolny, nie wiem jak to się teraz nazywa. Natomiast zachęcam do tych przesłuchań o 13 października. Chętnie przyjdę popatrzeć. Zapraszam. Dziękuję. Wojciech Straszyński, łowca talentów, jak Państwo słyszeli. Dziękuję.